Siemanko, witam serdecznie, Kevin Nowacki, Kewosik MMA, witam Was serdecznie w pierwszym vlogu pod nową nazwą na tym kanale. Dziś coś nowego, bo seria W pogoni za piłką, gdzie pojedziemy sobie na mecz piłkarski, w którym przedstawię Wam pewną postać, ale jaką, co, gdzie, to już później oglądajcie. Generalnie jesteśmy już w trasie do Trzebiatowa. Osoba, o której mówiłem, to Radosław Janukiewicz. Jest to bramkarz, którego możecie kojarzyć z występów dla Śląska Wrocław, dla Pogoni Szczecin. No jest taką niewątpliwie jedną z legend tego klubu. Generalnie przez fanów w ankiecie został też wybrany najlepszym bramkarzem XXI wieku, jeśli chodzi o drużynę portowców. Aktualnie oglądać go możemy na boiskach 5. ligi klasy okręgowej w drużynie Regii Trzebiatów, na której meczek właśnie lecimy. Rega Trzebiatów znajduje się bodajże na 3. miejscu w tabeli, dzisiaj grając przedostatnią drużyną, więc może jakiś grat bramek zobaczymy. Nie wiem, czy koniecznie dużo goli obronionych przez pana Radosława i w ogóle akcji strzeleckich na jego bramkę będziemy mieli okazję widzieć, ale o tym przekonamy się już na miejscu, także co, lecimy dalej w trasę. You've been shot out, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles, love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing, I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're my man. Rozgrzewka zawodników rezerwowych. Wynik po pierwszej połowie to 2-0 dla gospodarzy. Tego chyba każdy się spodziewał, bo z tego co sprawdzaliśmy, to jest to mecz drużyny drugiej w tabeli z przedostatnią. No i co, przyjechaliśmy tutaj pooglądać nieco grę pana Radosława Janukiewicza, o którym wspominaliśmy wam wcześniej. No ale póki co pan Janukiewicz nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się, ponieważ pełna kontrola drużyny gospodarzy. Czekamy na drugą połowę, a później postaramy się porozmawiać ze wspomnianym wcześniej byłym golkiperem Pogoni. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it. Cause your love's underrated. Meczu wynik 4-1. Jedna z najciekawszych akcji tego spotkania to zdecydowanie gol zza połowy po błędzie bramkarza Sarmaty Dobrej. Bardzo dobry występ Regii Trzebiatów. Najprawdopodobniej nie uda im się jednak awansować klasę rozgrywkową wyżej ze względu na wynik bezpośredniego meczu rywala. Ale co, meczyk myślę całkiem udany. Wypad udany. Czekamy na pana Radosława Janukiewicza, który udzieli nam odpowiedzi na kilka pytań i dogra się do tego vloga. Także co, chwilka dla was, dla nas chwila i jesteśmy. Jesteśmy już po meczu, a razem ze mną pan Radosław Janukiewicz. Witam serdecznie. Legenda Pogoni Szczecin, obecnie golkiper Regii Trzebiatów. No to co, na początku zapytam o ten mecz. Jak się podobało zakończenie tego
obecnego sezonu, zwycięstwo 4-1, chyba dosyć spokojnie dowiezione. To jest zdecydowanie, aczkolwiek gra pozostawiała wiele do życzenia. Uważam, że to było jedno z naszych słabszych spotkań, no, ale nie ma co wybrzydzać. No, liga się skończyła, zwycięstwo na koniec, myślę, że w dobrych nastrojach w miarę gdzieś tam się rozjeżdżamy. Tak, liga zakończona, no, jeśli chodzi o chyba awans, będzie ciężko, bo tam w bezpośrednim meczu nie poszło finalnie, będzie to bodajże trzecie miejsce w lidze, czy generalnie kibice i wszyscy związani z klubem tutaj z Trzebiatowa mogą być zadowoleni z tego wyniku, patrząc na te przewidywania takie, jakie były przed samym sezonem? No, powiem szczerze, że no, celowaliśmy w awans i na pewno trzecie miejsce w tym wypadku nie jest dobrym miejscem, bo nawet nie zagramy w barażach, więc na pewno dużo fajnych meczów, ale też kilka niepotrzebnie straconych, uważam, punktów, które zadecydowały o tym, że kolejny rok spędzimy w okręgówce, a to na pewno nie jest dobra wiadomość. Zapytam też o pana karierę, bo jest dosyć bogata, przewinęło się tych klubów bardzo dużo. Ostatnio Rega Trzebiatów, wcześniej Pomorzanin, Nowogard, to już chyba taka zabawa piłkarska, jeśli chodzi o pana karierę. Tak, no kilka lat temu stwierdziłem, że nie ma co się gdzieś tam pchać w Polskę na roczne kontrakty. No, swoje w życiu pograłem, więc jest to na pewno jakaś fajna forma dla mnie jeszcze ruchu. Spełnienia mamy taki zespół, powiedzmy, z ambicjami, więc można coś pograć. No, oprócz tego gram jeszcze na zapleczu Ekstraklasy futsal, więc no, tak to wygląda, że no, cały czas się ruszam i mówię, dopóki gdzieś tam będę dawał jakąś tam wartość dodaną, to i zdrowie będzie dopisywać, no to mogę grać jak najdłużej. Na koniec zapytam o Pogoń Szczecin, bo tutaj przewidywania na najbliższy sezon, jak pan to widzi generalnie? Ciężko powiedzieć, tak? No, jeżeli nie będzie wzmocnień, nie będzie ruchów do klubu, to obstawiam, że może być to miejsce jeszcze niżej niż w tym sezonie, bo myślę się, że czwarte miejsce tak wywalczone gdzieś tam na sam koniec. To na pewno nie był dobry wynik. No, myślę, że każdy by przyjął lepiej, gdyby to była Puchar Polski, ale no, co by nie mówić, skompromitowała się i szkoda, bo uważam, że to była taka szansa, która może się długo nie powtórzyć i Aga była tam lepiej. Jeszcze na koniec dodam tutaj, że drugim klubem, w którym ma pan bardzo dużą ilość występów, jest Śląsk Wrocław, no tu chyba odwrotnie, nie? Wszyscy na pewno byli bardzo zaskoczeni i zadowoleni, jak po tym słabym sezonie zakończyło się to finalnie bardzo ładnie, bo drugie miejsce w tabeli. No powiem szczerze, że no, gdyby ktoś mi powiedział tam pierwszą tą dwójkę przed sezonem, no to nie uwierzyłbym. No widać, że trener Magiera pokładał już tam klocki. Fajnie, ja się cieszę, bo jestem wychowankiem klubu z Wrocławia. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o, jak popatrzymy na potencjał całej kadry zawodniczej. Ale mówię, na pewno na to zasłużyli. Ogromne gratulacje dla nich. No i cóż, niech się cieszą z kolejnego medalu do kolekcji. Super. Dziękuję serdecznie. I co, generalnie jesteśmy już w domu. Meczyk udany. Udało się porozmawiać z panem Radosławem. Fajne doświadczenie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, jak wam się podoba tego typu content. Zmiana nieco sportu z MMA, również na rozszerzenie w sumie contentu o piłkę nożną. Także co, jeśli chcecie kolejne materiały z meczy, z wydarzeń sportowych, nie tylko związanych z MMA, zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Napiszcie może, na jaki mecz i jakiego piłkarza chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Ja wam bardzo dziękuję i do następnego. Siemano!